Tak więc od jakiegoś czasu po internecie wiralowo lata nagranie z koronacji Karola III, które rzekomo ma pokazywać brocznego kosiarza, żniwiarza, który pojawił się na tej ceremonii. A co więcej, takowa postać pojawiła się tam naprawdę, ponieważ tak, to nagranie jest prawdziwe i nie jest fejkowane. Aczkolwiek raczej nie w takim wymiarze, jak większość z was sobie wyobraża. W dzisiejszym materiale przyjrzę się tej sprawie i postaram się wyjaśnić od samego początku do samego końca. Tak więc przed wami kompletne wyjaśnienie tego, co wydarzyło się podczas koronacji i tego dziwnego zjawiska. Także hej, siema wszystkim, z tej strony Mondary, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suma na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tam całkiem fajne rzeczy się pojawiają. I zostawcie jeszcze tego suba, ponieważ dobijamy 300 tysięcy widzów, a jesteśmy naprawdę blisko. I fajnie byłoby to zrobić, może nawet do końca miesiąca. A tymczasem już nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc 6 maja 2023 roku odbyła się w Wielkiej Brytanii koronacja nowego króla, Karola III. Z całą pewnością słyszeliście o tym wydarzeniu, ponieważ raczej było to największe, co działo się na świecie ostatnio. A różne transmisje na żywo relacjonujące to wydarzenie mogliście oglądać chociażby w internecie bądź w telewizji. Generalnie wszystko poszło zgodnie z planem. Wydarzenie zakończyło się i niby wszystko git. Gdyby nie to, że po całym internecie, a chociażby po TikToku w dużej części, wiralowo rozprzestrzeniać zaczął się jeden wycinek z tej ceremonii. Później wokół tego zaczęło powstawać masę artykułów, a generalnie wszystko to odnosi się do tego, że rzekomo podczas koronacji pojawił się ponury żniwiarz, kosiarz, Grim Reaper. I tak, już na dobry początek to brzmi strasznie foliarsko i niedorzecznie, ale spokojnie, zdejmijmy foliowe czapeczki z głów i podejdźmy do tego bardziej racjonalnie. Generalnie w trakcie takich większych wydarzeń na świecie dość często w internecie pojawia się jakaś plotka, że tu i tu pojawił się jakiś duch, kosmita, demon, potwór i tak dalej. A później po internecie rozprzestrzenialiśmy to dość wiralowo i generalnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ta sprawa poszła trochę dalej, niżeli taki zwykły fejkowy viral. Ponieważ podstawą do tego wszystkiego stał się wspomniany wcześniej wycinek z ceremonii i teraz możecie go zobaczyć. They want the cameras to be focusing on. Tak jest, nagranie wygląda dość, z racji braku jakiegoś lepszego słowa, niepokojąco. Tak więc kamera przedstawia właśnie to miejsce, przez które przechodzą ludzie, a chwilę później, jakby nigdy nic, przechodzi tutaj postać w czarnej szacie, dodatkowo trzymająca coś w ręce. Niektórzy zapewne będą twierdzić, że to kosa. Co więcej, niektórzy zwracają uwagę na to, że postaci zupełnie nikt nie zauważył. I trzeba się tutaj zgodzić, że obecność czegoś takiego jest tu po prostu dość niespodziewana, jakby wiecie, o co chodzi. Mamy tutaj dość oficjalną ceremonię, gdzie każdy jest ubrany dość stosownie do takowego wydarzenia, a tutaj nagle mamy gościa w czarnej szacie, który przychodzi tutaj i wygląda jak Darth Vader albo Lord Voldemort. Swoją drogą zauważcie, jak na samym filmie muzyka idealnie zgrywa się z pojawieniem tej postaci, tego gościa, nie? Ta muzyka rozwija się po prostu zbyt idealnie z pojawieniem się tego ziomka i to tak współgra ze sobą, że można by pomyśleć, że to faktycznie jest jakaś ustawka czy coś. No ale nie wiem, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. I w dniu wczorajszym, tak, wstałem o 9:10, dość późno jak na mnie, po zagranicznym TikToku, zagranicznym YouTubie i innych zagranicznych miejscach z artykułami latają różne reposty tego filmiku, a także różne informacje na jego temat. Generalnie za granicą temat stał się dość spory i ludzie dość mocno spekulują na ten temat. Część odgórnie uważa, że jest to fake i szczerze zupełnie się nie dziwię. To po prostu jak oglądacie ten film z marszu, bez zapoznania się jakkolwiek z tematem, no to logiczne jest uznanie tego za fake. Natomiast inni fanatycy teorii spiskowych, a także internetowi detektywi od razu stwierdzili, że jest to kosiarz, śmierć, żniwiarz. Jego obecność tutaj sugeruje czyjąś śmierć w przyszłości. Generalnie wiele dość foliarskich rzeczy, ale jakby ktoś nie zbadał tematu, o co chodzi z tym całym żniwiarzem i w ogóle czym on jest w kulturze, popkulturze i tak dalej. Generalnie żniwiarz czy też kosiarz jest po prostu personifikacją śmierci. Zazwyczaj jest to po prostu szkielet w czarnej szacie, który trzyma kosę i pojawia się wtedy, kiedy ma odebrać komuś życie. No, w jakichś tam konkretnych wierzeniach, strasznych historiach, horrorach i tak dalej. Jak tak teraz o tym myślę, przypomina mi się zasadniczo ten odcinek Family Guy'a. On był dość śmieszny. Stąd też wzięły się porównania tych dwóch postaci i jest to dość oczywiste. Oczywiście internetowi detektywi z góry zaczęli spekulować, że kosiarz przyszedł po króla Karola. Chyba w takich dyskusjach jest to absolutnie najprostsza myśl, na jaką ktokolwiek mógłby wpaść. Tak, właśnie zdałem sobie sprawę, jak cholernie foliarsko to brzmi. To jest straszne. Ale teraz przejdźmy może do tej najważniejszej kwestii, czyli czy to nagranie jest prawdziwe, czy być może jest to fake. I muszę was zdziwić, to zabrzmi bardzo foliarsko, ale to nie jest fake.
i to naprawdę miało miejsce. Mam co do tego kilka argumentów, a dokładniej są to zapisy live z samej ceremonii, których po YouTubie wala się dość sporo. Chociaż jak kto woli, może też zobaczyć zapis streamka z innego miejsca. Ja natomiast posłużę się przykładem z mojego shorta na ten temat. Mianowicie pod lupę weźmy sobie stream BBC z tego dnia, ten 7-ponadgodzinny. Okej, więc wygląda na to, że wspomniany streamek został zdjęty z internetu, aczkolwiek wcześniej sobie go nagrałem. Przynajmniej dokładnie ten moment, kiedy pojawia się ziomek w czarnej szacie. Prawdopodobnie film jest albo niepubliczny, albo prywatny, po prostu nie da się go obejrzeć, ale tak było, przysięgam, przecież jest nagrane, nie? Aczkolwiek zdaje się, że w pozostałych streamkach, które jeszcze gdzieś tam po necie latają, idzie ten moment wyczaić, tylko musicie przewinąć do odpowiedniej godziny. Podejrzewam, że będzie to moment zawarty gdzieś w tym 9-godzinnym streamku. Ale to już musicie poszukać na własną rękę, w każdym razie w tym, który pokazuję wam teraz. Moment ten ma miejsce na 2 godzinie, 37 minucie i 15 sekundzie. 2 godzina, 37 minuta, około 15 sekundy i wówczas dzieje się to. Tak więc potwierdzić można, że takowa sytuacja rzeczywiście miała miejsce i coś takiego tam się naprawdę wydarzyło. Że takowy człowiek rzeczywiście tam przechodził, ale hej, no nie bądź foliarzami, to nie był żaden żniwiarz. Co prawda na pierwszy rzut oka może się to wydać dziwne, ale natrafiłem w internecie chociażby na teorię, że mógł być to jakiś zakonnik czy coś takiego, chociaż no zdecydowanie na zakonnika to nie wygląda. Co więcej, łatwo tutaj zobaczyć, że on nie trzyma żadnej kosy, jakiś kij czy coś. Może to po prostu przychodził jakiś ziomek w płaszczu deszczowym, a nikt nie zwrócił na niego uwagi, nikt się jakoś nie wystraszył, no wiecie. Kolejny przytoczę wam jeszcze jedną teorię, która też po internecie lata i wiele osób ją wszędzie ripostuje, ale ona też jest taka foliarska trochę. Nadużywam tego słowa w tym filmie, muszę to zamienić jakoś. Generalnie ludzie spekulują, że jest to księżna Diana, czyli była żona Karola, która zginęła w wypadku. Dokładnie 31 sierpnia 1997 roku. I tak jest, ludzie wołają teoriami, że to właśnie ją tutaj widzimy. No ale come on, to jest mniej więcej teoria na poziomie ducha Michaela Jacksona, albo, nie wiem, chmury, która spadła z nieba. Tak więc, reasumując. Podczas koronacji Karola III pojawiła się jakaś dziwna postać w czarnej szacie. Wydaje się niepokojąca. Dziwnym trafem na streamkach z ceremonii została ona uchwycona, po czym poszło to w internet, ludzie to podłapali, zaczęli wszędzie repostować i dokładać do tego różne teorie spiskowe. Temat dość mocno się zwirelował, a teraz wiele osób w internecie o tym gada. No i tak w sumie to chyba byłoby na tyle. Ciekawi mnie bardzo, jak to wszystko rozwinie się w następnych dniach i jakie inne teorie ludzie będą do tego dostawiać. A być może cała sprawa się wyjaśni czy coś, w razie czego to na szorcikach wam powiem, możecie sprawdzić TikToka i w ogóle. No a wy również dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia w tym wszystkim i co wy na ten temat sądzicie. Z chęcią poczytam wasze opinie. No i tak, propos tej sytuacji to byłoby już na tyle, napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, wyraźcie jakieś swoje zdanie w tej kwestii. Tymczasem już dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu dotrwałem bądź dotrwałam. Zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, ponieważ dobijamy tych 300 tysięcy widzów, jesteśmy już mega blisko. Pamiętajcie także na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a ja już będę spadał. Trzymajcie się, siemano, miłego dzionka, wszystkim życzę, siemano, cześć.